Nowotwory głowy i szyi, pozostań czujny. Nie ignoruj objawów w czasie pandemii COVID-19. Pod takim hasłem białostoccy lekarze i onkolodzy zachęcają mieszkańców naszego województwa, by nie ignorowali takich objawów, jak na przykład ból gardła, oraz zapraszają na bezpłatne badania. Nowotwory głowy i szyi są bardzo ważną grupą nowotworów, ponieważ dotyczą niezwykle ważnego miejsca, niezwykle ważnej okolicy. To jest okolica głowy i szyi, okolica, którą reprezentujemy siebie całemu światu, która dostarcza nam i zabezpiecza wiele funkcji widzenia, słuchu, węchu, smaku. Na tej okolicy znajdują się receptory czuciowe. Ta okolica reprezentuje naszą osobowość, nasz nastrój. Dzięki tej okolicy możemy pobierać powietrze, zjadać posiłki. W związku z tym jest to niezwykle ważna okolica, aczkolwiek tu pojawia się problem, dlatego że nowotwory okolicy głowy i szyi niestety na samym początku dają objawy bardzo niecharakterystyczne, często bardzo naśladujące banalne inne choroby tej okolicy. Większość nowotworów diagnozowana jest niestety w zaawansowanym stadium choroby, co powoduje, że musimy łączyć różne metody leczenia, stosować bardzo agresywne leczenie przeciwnowotworowe, żeby wyleczyć naszych pacjentów. Nowotwory okolicy głowy i szyi niestety na samym początku dają objawy bardzo niecharakterystyczne. Większość nowotworów diagnozowana jest niestety w zaawansowanym stopniu choroby. Miałem złośliwego, podkreślam, złośliwego nowotwora nasady języka. Także, że jedną nogą byłem tam. Rozpoznanie to było, no bo to w COVID-zie było, bo to akurat był ten szczyt COVID-u, no i bolało mi gardło. No myślałem, może migdałek, to może przeziębiłem się i tak tabletki łykałem sobie przeciwbólowe, ale coraz bardziej i większe tabletki brałem i coś mi nie pomagało. Myślę, o coś jest nie tak. Najgorsze czekanie, no ale ta choroba to też mnie nauczyła pokory. Ja coś zacząłem wyczuwać, że mi gardło cały czas bolało. Myślałem, że to z tego względu, że ja bez tego płuca to oddycham buzią, nie przez nos, i te zimne powietrze tam powoduje jakieś stany zapalne tego gardła. Trafiłem na otolaryngologię do Płocka, gdzie zrobiono mi biopsję tego guza. No i skierowano na operację. Wiadomo było, że jest złośliwy nowotwór. Było bardzo trudno, bo w tym okresie tej chemii wychodziłem, starałem się trochę ruchu, wychodziłem na spacer z żoną, to przejdę 300 metrów, 400 i szukałem ławki, żeby gdzieś usiąść, bo człowiek już był zmęczony. Do specjalisty powinny zgłosić się osoby, które zauważyły u siebie niepokojące objawy, takie jak ból języka, utrzymująca się chrypka, trudności w połykaniu lub niedrożność lub krwawienie z nosa. Jeżeli co najmniej jeden z tych symptomów utrzymuje się dłużej niż przez 3 tygodnie, jest to wskazaniem do wizyty lekarskiej. Na początku to mogą być objawy bardzo banalne i przypominające zupełnie objawy infekcji. Chociażby w przypadku raka krtani, no, może być to chrypka, prawda, którą często pacjenci mogą lekceważyć. W przypadku nowotworów rozwijających się w jamie ustnej są to takie objawy przypominające na początku afty. Stosując zwyczajne metody, jakieś leki, jakieś środki dostępne w aptece bez recepty, po 3 tygodniach taka zmiana się nie cofa. Pacjent powinien trafić znowu albo do chirurga szczękowo-twarzowego, do chirurga stomatologa, gdzie pacjent nie musi mieć skierowania, to jest bardzo ważne, bo to jest często jakby pewnym problemem, bądź do onkologa i powinien mieć pobrany materiał do badania histopatologicznego. Następnie bóle i dolegliwości w zakresie ucha. Często bóle ucha są to takie dolegliwości, które sprawiają, że pacjent trafia do laryngologa, prawda, ma wykluczone stany zapalne, wykluczoną przyczynę taką uszno-pochodną, a często jest to pierwszy objaw raka rozwijającego się w obrębie gardła, w obrębie nasady języka, więc to też jest taki objaw dość mylący. Następnie wygórowanie w obrębie szyi, prawda? To są również nowotwory, które de novo mogą, czyli jakby pierwotnie mogą rozwijać się w obrębie szyi, ale mogą to być nowotwory, które rozwijają się w obrębie jamy ustnej, gardła i to, co się dzieje na szyi, jest już objawem wtórnym, czyli przerzutem do węzłów chłonnych szyi. Tak naprawdę świadomość tego,
że w jamie ustnej, w obrębie języka, policzków, gardła może się rozwijać rak płaskonabłonkowy, jest bardzo nieznaczna. Chociaż czynniki są takie same, jak na przykład większość czynników pokrywa się z rakami płuca. O rakach płuca większość pacjentów, większość społeczeństwa zdaje sobie sprawę, prawda, że papierosy równa się rak płuca. W trzecim tygodniu września po raz kolejny w polskich szpitalach i w przychodniach prowadzone będą bezpłatne badania i działania edukacyjne, których celem jest zwiększenie świadomości każdego z nas oraz mobilizacja do szybkiego działania, bo tylko takie daje szansę na wyleczenie. Każdy musi myśleć za siebie, przede wszystkim oświata zdrowotna, rzucić palenie, nie nadużywać mocnych trunków, dobrze się odżywiać, myśleć o aktywności fizycznej. To wszystko zabezpiecza nas przed nowotworami. Badania profilaktyczne zapewniają wczesną wykrywalność i szybkie wdrożenie leczenia, a co za tym idzie, możliwość powrotu do zdrowia. Największą zaletą badań realizowanych w ramach programu jest krótki czas oczekiwania na wizytę i brak konieczności posiadania skierowania. Od 20 września prowadzone będą bezpłatne badania poradni chirurgii szczękowo-twarzowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Śniadeckiego w Białymstoku.